Czy to coś przede mną wygląda wam na park wodny? Umówmy się, nie. To wygląda jak jakieś ruiny, albo jakieś dziwne linie na ziemi. Naprawdę to na razie nic nie przypomina, kompletnie. Ale to tylko etap przejściowy, ponieważ zaraz powstanie tutaj największy park wodny w historii Minecrafta, zbudowany w ciągu jednej godziny. A pomoże mi w tym 100 widzów, których zaraz zaproszę na serwer z mojego Discorda, więc w sumie jeśli was nie ma na Discordzie, to możecie wbijać. Ale mamy jeszcze ważniejszą rzecz. Musicie koniecznie zostawić łapkę w górę, ponieważ jeśli nie będzie 3000 łapek w górę, nie będzie kolejnej tego odcinka z tej serii, więc w was nadzieja, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie również mój kanał, ponieważ dobijamy do 100 tysięcy, a ja lecę na Discorda, skąd bierzemy właśnie moich widzów. A więc oto on, jeśli was tam jeszcze nie ma, to macie linka w opisie, wbijajcie koniecznie, a ja wejdę teraz na kanał ogłoszenia, gdzie jak zwykle poinformuję widzów o odcinku, żeby wbili. Budujemy największy park wodny w ciągu jednej godziny, potrzebuję 100 widzów do pomocy, wbijaj koniecznie, klikam enter, klikam wyślij, no i zobaczymy, jak szybko uda się wbić tych 100 widzów. Także ja szybko wyłączam whitelistę, no i mam nadzieję, że to wcale nie potrwa 5 lat, tylko szybciej. Wow, dobra, tego to ja się sam nie spodziewałem. W ciągu 5 sekund mamy już 20 osób, czyli 20% naszych wszystkich graczy, więc pójdzie dosyć szybko. A jeśli zastanawiacie się, co to są te takie rzeczy, które pokazywałem wam wcześniej, to to jest taka moja mała podpowiedź, mały szkic tego, jak chciałbym, żeby ten park wodny później wyglądał. Ale spokojnie, całą resztę zostawiam naszym graczom, ja tam tylko zrobiłem taki mały szkic, no żeby wiedzieli, że tu jest parking, żeby wiedzieli, że tam są baseny. No i tyle. O kurde bele, poszło bardzo, bardzo szybko, bo w ciągu dosłownie 4 minut cały serwer jest pełen. No dobra, no zostało tak naprawdę koło 20 slotów, więc myślę, że to jest kwestia dosłownie kilkunastu sekund. Także ja wytłumaczę im szybko zasady i za chwilkę startujemy z godziną na budowanie najlepszego na świecie parku wodnego. Ej, właśnie, zapomniałem podziękować moim wspierającym. Dzięki wam mega serdecznie za wspieranie tego kanału na trzecim poziomie. Pozdrawiam was cieplutko, a my lecimy już serio z budowankiem, bo przedłużam niepotrzebnie. Dobra, dobra, szybko poszło, wszystkie zasady już im wytłumaczyłem, no to startujemy! 3, 2, 1, start! Cała godzina na budowanie, ruszyliśmy! I od razu zaczęli od kopania basenów. To jest bardzo dobry pomysł, ponieważ baseny w parku wodnym są chyba najważniejsze, także szanuję te wszystkie osoby, ale też bardzo szanuję, jeśli ktoś zajmie się zjeżdżalniami, ponieważ nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam zjeżdżalnie, no i mam nadzieję, że to serio będzie raj dla fanów zjeżdżalni. Może nawet sam jakąś zbuduję, zaraz sobie to ogarniemy, ale najpierw przez te pierwsze kilka minut chciałbym zobaczyć, co oni tutaj planują, no i jak oni zaczną to wszystko budować. No dobra, minęło już 1,5 minuty i dosłownie pierwszy basen jest prawie gotowy, nawet wodą już jest zalewany. Co jest? Powstają też pierwsze zjeżdżalnie, no i jakieś plaże tutaj chyba również, kozacko. Chociaż no póki co muszę wam powiedzieć, że wygląda to na jeden wielki bałagan, ale tak jest zawsze i w tej serii, także spokojnie, dopiero koło 10 minuty zacznie robić się normalnie. Chyba to jest zrozumiałe, że jak 100 osób rzuci się nagle na budowanie kompletnie bez planu, no to na początku to nie będzie wychodzić zbyt fajnie, ale jak zrobimy już podstawowe ściany, tutaj podstawowe dziury i tak dalej, no to zacznie się wielka zabawa ze szczegółami, ze zjeżdżalniami i tak dalej. O kurde wele, serio, to jest jeden z tych odcinków, których nie mogę się kompletnie doczekać. Właśnie wybiło 5 minut, no i powoli to wszystko zaczyna jakoś tam wyglądać. Pierwsze zjeżdżalnie są prawie skończone, między innymi ta drewniana, ta czerwona tutaj oraz ta niebieska właśnie w tym zakamarku po tej stronie. Powstają też baseny sportowe oraz basen do nurkowania, który buduje Farmka, naprawdę? Wow, dobra, to coś zapowiada się przekozacko i już normalnie nie mogę się doczekać, aby sam w nim zanurkować. Dalej mamy też tęczową zjeżdżalnię. O, wieża! Wieża zamkowa w naszym akwaparku. Nie mam bladego pojęcia, co robi, ale spoko, budujcie sobie ją, przekonam się później. Może to będzie tak naprawdę wieża, z której zjeżdżają zjeżdżalnie, wtedy to spoko. Wiecie co? Tak jak się spodziewałem zjeżdżalni z tamtej wieży, bo właśnie teraz powstaje, tak kompletnie nie spodziewałem się zjeżdżalni z żyrafy. Tak właśnie. Oto żyrafa, na którą możemy wejść i z której szyi możemy sobie zjechać aż do basenu tam na sam dół. Proszę bardzo, lecimy w dół i tutaj jest koniec. Tak, piękna zjeżdżalnia. Szanuję, takie coś mi się bardzo podoba. Tutaj też dekoracje powstają i kozacko, no jacie. Ten basen po 10 minutach jest już prawie gotowy. Sztos! Ale spokojnie, spokojnie, nie myślcie, że to koniec, ponieważ dookoła powstają kolejne baseny. Między innymi tam jakiś wielki, tam przy okazji też zjeżdżalnie powstają i kolejna wielka żyrafa. Czy tu znowu będzie zjeżdżalnia z żyrafy? I co ciekawe, widzę tutaj również ten wielki tunel. To będzie chyba najdłuższa zjeżdżalnia ze wszystkich. Hej, 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 ale żeby nie było, że ja tutaj sobie tak tylko latam i nic nie robię, no to ja musiałbym też zbudować gdzieś zjeżdżalnię. Na przykład koło tej żyrafy, z której ogona będzie się tu również zjeżdżać na sam dół. Chociaż teraz to nie wiem, czy to będzie głowa, czy ogon, bo to może być też szyja i żyrafa ta może pić z tej wody. Ale czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego żyrafa pije z basenu? To bardzo dziwne i nie wiem, czy powinna, jako że w basenie jest chlor, ale... Okej, spokojnie.
spoko, ja może na to nie będę patrzył i zbuduję swoją zjeżdżalnię. No to co, w tym miejscu zacznie się moja zjeżdżalnia. No i plan jest taki, aby była ona dosyć pokręcona. Tylko czemu ktoś robi filar? Ej, nie może to być tak, że ja wpadnę z tej zjeżdżalni na grzyba. Ach, no dobrze, no róbcie co chcecie, ja zajmę się moją zjeżdżalnią. Ja się niczym więcej teraz nie przejmuję, ponieważ najważniejszą rzeczą na świecie w tym momencie dla mnie jest właśnie moja zjeżdżalnia. A jak mówiłem, że będzie pokręcona, to miałem na myśli coś właśnie takiego. Będzie robiła całą pętlę. Wow, kozacko, ja się jaram. Tak ogólnie to możecie dać w komentarzu znać, jaka była wasza najbardziej ekstremalna zjeżdżalnia, na której kiedykolwiek byliście. Bo ja na przykład, kurde pele, nie pamiętam. Zbytnio takich ekstremalnych zjeżdżalni nie lubię. Moimi ulubionymi zjeżdżalniami są te z pontonami. Serio, pontony są mega, mega fajne. Ja je uwielbiam. Ciekawe, czy tutaj ktoś ogarnął właśnie zjeżdżalnię z pontonami. Wydaje mi się, że to może być ta. Jest dosyć spora, w sensie ogólnie ta rura jest dosyć spora, więc myślę, że tu by się na luzie pontony zmieściły, także udajmy, że to jest właśnie ona, a z naszej żyrafy właśnie zaczęła się lać woda. Czyli to jednak jest zjeżdżalnia, a nie żyrafa pijąca wodę z basenu. To byłoby bardzo dziwne, więc na szczęście to nie jest to. Ostatnie doróbki i będę mógł zaraz powiedzieć, że moja zjeżdżalnia jest skończona. Tutaj jeszcze kawałek ścianki i będzie wszystko. Teraz przydałoby się ją tylko przetestować, czyli puścić wodę i zobaczymy, czy ona działa. No ale muszę przyznać, że od zewnątrz wygląda przekozacko. No i przy okazji z tego, co widzę, jest też jedną z większych zjeżdżalni dookoła. No i całkiem spora. Ale tak jak mówiłem przed chwilą, puszczamy wodę i lecimy ją przetestować. Let's go! Wow, cóż za emocje. Te zjeżdżalnie po prostu... O, wypadłem. O nie. No to jednak jest trochę niebezpieczne. Trzeba ją zabezpieczyć. W tym miejscu. No i na każdym praktycznie zachręcie można wypaść. Co jest? Ej! Ja myślałem, że to taka mała rodzinna zjeżdżalnia, a tu się okazuje, że ona jest jedną z najbardziej niebezpiecznych zjeżdżalni, jakimi w życiu jechałem. Tam mnie już chyba nic więcej nie spotka. Dokładnie, koniec zjeżdżalni. Superowo. Podpory też właśnie teraz poszły, co oznacza tylko i wyłącznie tyle, że właśnie ją skończyliśmy. A nie, dobra, jeszcze jedna podporka tu się przyda. No i chyba mogę oficjalnie powiedzieć, że moja zjeżdżalnia jest już skończona. Widzę, że tutaj jeszcze kilka osób robi wejście, także wy się tym wejściem zajmijcie, a ja idę zobaczyć, jak tam idzie naszym graczom. A że przy okazji minęło właśnie 30 minut, to chyba idealny moment, aby zobaczyć, co oni tutaj zrobili. Już teraz wydaje mi się, że to jest największy park wodny w historii Minecrafta, a co dopiero za kolejne 30 minut. Jeśli policzyć by te wszystkie zjeżdżalnie, to pewnie byłoby ich ze 100 albo nawet więcej. Już teraz widzę, że niestety wszystkimi się nie zdążę przejechać, a bardzo szkoda, ponieważ są przeepickie, no. Ale trzeba przyznać, że ten park wodny prezentuje się całkiem fajnie. Jak na to, że buduje go 100 osób, bez kompletnie żadnego przygotowania, no to wydaje mi się, że jest całkiem spoko zaplanowany. Jest tutaj pełno wodospadów, kaczki, pontony i tak dalej, i tak dalej. Pomijając może to, że w niektórych miejscach jest trochę chaosu, no to nieźle według mnie. Nawet plaża tutaj powstaje, tego się nie spodziewałem akurat. Oj, 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 czy ktoś mi powie, jakim cudem to jest takie ogromne? Dosłownie na tej mapie nie ma chyba ani jednego wolnego piksela. Wszyściutko, co do jednego milimetra jest zabudowane przez zjeżdżalnie, parkingi, baseny, recepcje, kasy, przebieralnie i tak dalej, i tak dalej. Ale sztos, już mi się to tak bardzo podoba, że nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądać za 25 minut, które właśnie zostały do końca. Do końca pozostało tylko i wyłącznie 15 minut. Spójrzmy sobie szybko, jak to wszystko prezentuje się od góry. Co prawda przed chwilą patrzyliśmy na mapę, ale też mapa to jest coś innego, a to wszystko od góry to jest coś innego. Czy wy to widzicie? Dosłownie kilkadziesiąt tysięcy kratek zapełnione tylko i wyłącznie basenami, tylko i wyłącznie zjeżdżalniami. To jest tak ogromne, że jestem w stanie się założyć, że nikt inny nie zbudował nigdy w historii Minecrafta parku wodnego z tak wielką ilością zjeżdżalni, z taką ilością basenów, pomieszczeń i tak dalej, ale sztos! Ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle jakiś rekord Guinnessa albo coś w tym stylu, co się tutaj dzieje, mamo! A dosłownie w każdym basenie pływają kaczki. Nie wiem, czemu tak lubicie kaczki, ale dla wszystkich miłośników kaczek mam jedną bardzo ważną wiadomość. Otóż, panie i panowie... A, to jest moja dmuchana kaczka, która wydaje dźwięki. Tak, polecam cieplutko. A ta seria nie byłaby sobą, gdyby w tym miejscu nie powstał McDonald's. Chyba wszędzie, dosłownie wszędzie, gdzie się tylko da, budujecie zawsze i wszędzie wielkiego McDonalda. Tym razem zbudował go Tymek brat Bobra, superowo. Co prawda jest on trochę pusty w środku, ale jest. Zaliczone, McDonald's jest, brakuje tylko kantorka do Knessa i normalnie będziemy mieli wszystko. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że to też już jest zbudowane, a dokładnie tutaj. Albo też nie, posłuchajcie, to jest sklep wodny anime. To
nie jest kantorek do knajsa, to jest normalny sklep z rzeczami do basenu. Nieźle mnie zaskoczyliście, czy to znaczy, że nie ma nigdzie kantorka? Nie, żebym był zły z tego powodu, mi się to bardzo podoba, bo przynajmniej niczego nie muszę wycinać, ale zaskoczyliście mnie, nie powiem, tego się nie spodziewałem. No i wiecie co, ja w ciągu tych ostatnich kilku minut, które właśnie teraz pozostały do końca, schowam się gdzieś za tym wielkim napisem i zobaczymy dopiero na końcu, jak to wszystko wygląda, a teraz nie będę sobie nic spoilerował, ponieważ chcę się na końcu zaskoczyć. 5, 4, 3, 2, 1, koniec budowania, koniec czasu, lecimy z oceniankiem! Tutaj było wejście, więc właśnie odtąd sobie zaczniemy. Dokładnie, pierwszy parking tutaj, drugi parking tutaj, ale nas parkingi obchodzą, no dobra, obchodzą, bo parkingi są ważne. Co prawda jest on dosyć mały jak na tak wielki park, ale no niech będzie, wystarczy nam na 12 samochodów, żaden problem. Jednak my wchodzimy do środeczka, dezynfekujemy oczywiście rączki i idziemy sobie kupić bilet, dajmy na to ulgowy, 20 sztabek żelaza, już daję spokojnie, nawet dam 64, proszę bardzo, poproszę bilecik. Mamy nawet sklep z ręcznikami, tego się nie spodziewałem, kozacko, no i co, wchodzimy do środka, to jest najważniejsze. Ej, ale w środku jest kolejna kasa, co jest, jakim celem są dwie kasy, no dobra, nie wnikam. No i proszę bardzo, mapa całego naszego parku, tak on właśnie się prezentuje. No tego to ja się nie spodziewałem, ten park jest tak przeogromny, jest tutaj tyle basenów, że ja na 100% nie zdążę tego wszystkiego zwiedzić, ale uwierzcie mi, że później po odcinku sam sobie to wszystko obczaję. A tutaj proszę bardzo, jest moja zjeżdżalnia, fajnie ona wygląda od góry. Ale my się zacznijmy od jakiejś innej zjeżdżalni, myślę, że dobrym przykładem byłaby... O tak, zdecydowanie wygląda na ekstremalną. Przepraszam bardzo, ale co tutaj się dzieje, jakim czym ta zjeżdżalnia jest tak bardzo stroma? Nie mam pojęcia, ale wchodzimy do niej i zobaczymy, jak tutaj się płynie, a bardzo wolno w sumie. Jak na to, że ma prawie 90 stopni, to serio, tutaj się bardziej nurkuje niż płynie. Mimo wszystko całkiem fajny pomysł, tu jest koniec, super, przeżyliśmy, genialnie. Ciekawe, że przeżyjemy zjazd z kolejnej, a myślę, że kolejnym naszym zawodnikiem będzie ta oto tutaj, taka cała zabudowana i z głową SKKF-a. Nie mam pojęcia, co robi tutaj głowa SKKF-a, ale lecimy. Zjeżdżalnie wodna i myje żelaznego golema, tego się mogę spodziewać, ale co tam, zjeżdżamy. Normalnie multimedialna, w środku lampki, tutaj jakieś przeczyste ściany, kozacko. No i przy okazji była też mega, mega długa, zjechaliśmy super. A tu możemy jeszcze sobie usiąść na ławeczkach w wodzie, kozak pomysł. Ej, no dosłownie, uwierzcie mi, że calutki ten park według mnie jest przekozacki. Te zjeżdżalnie sztos. Ta wielka zjeżdżalnia tutaj, która wciągnie się przez cały park, również sztos. Ale zdecydowanie jednym z najfajniejszych pomysłów w całym tym parku wodnym była ta wieża ze zjeżdżalniami, którą zbudował dla nas kto? Mats MXA oraz inni. Kozacko. Spójrzcie na to, z tej wieży zjeżdżają cztery zjeżdżalnie, każda w innym kolorze. Wow, mi się podoba. Tędy też się do niej wchodzi, a gdzie są schody? Halo, ej, jak ja tu mam wejść na tą zjeżdżalnię, jak tu schodów nie ma? Jakieś to takie niedopracowane, no ja nie wiem, no. Na szczęście schody są na tą zjeżdżalnię. Trochę powiłe, trochę takie bez poręczy, można spaść w każdej chwili, ale są, więc się liczy. Ta zjeżdżalnia też jakaś ekstremalna, 90 stopni praktycznie, o co tutaj chodzi, to ja nie wiem. No i dookoła jest jeszcze pełno basenów, ale jeden szczególnie przykuł moją uwagę, a jest to ten statek tutaj. Budował go Xairy i mega, mega za to szanuję. Jest to taki statek, jaki często można spotkać w różnego rodzaju okaparkach i z niego między innymi możemy sobie zjechać zjeżdżalnią, możemy strzelać armatkami wodnymi oraz możemy udawać, że sterujemy statkiem i na przykład wjechać wprost tamtego żelaznego golema, który tam stoi. Nie no, jak byłem mały, to uwielbiałem takie atrakcje, więc za ten statek bardzo szanuję. Tak samo jak za tą zjeżdżalnię. Ej, jak ona sztos wygląda. X-Drakonia zbudowała go w oku góry. Coś mi się wydaje, że order najładniejszej zjeżdżalni w tym odcinku trafi albo do tej żyrafy, która jest w tym miejscu. Tak, no to są póki co najfajniejsze zjeżdżalnie, jakie póki co widziałem. Ale muszę przyznać, że sam pomysł to jest mistrzostwo świata. Ten, kto na to wpadł, ma mega wielki łeb. A co ona robi z tyłu? Naprawdę? No nie, nie wierzę. Kurde, bele idziemy stąd. Nie widziałem jeszcze tej części parku, a tutaj ponownie jak tam, mamy również wieżę ze zjeżdżalniami. Tylko tym razem z tej wieży nie zjeżdżają cztery zjeżdżalnie, a chyba jeszcze więcej. Dosłownie jest ich tutaj gdzieś z 50 albo więcej. Nawet tematyczne zjeżdża się wokół koralowca. Fajnie, fajnie. A tutaj przy okazji po drodze wali się głową o kolejną zjeżdżalnię i leci się do szpitala, rozumiem? Oj, 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 ale tu jest niebezpiecznie. No co ja mam powiedzieć? O, nawet kolejkę tu powstała. Kolejka, z której skacze się do wody. Całkiem dziwne połączenie, ale nie ma opcji, żebym nie spróbował, więc lecimy. Także podjeżdżamy pod górę na maksa. Teraz spadamy w dół i tutaj zlatujemy i w górę lecimy. Wyskakujemy do basenu i mamy takie gładkie lądowanie. Albo też nie gładkie, bo wylądowaliśmy na wielkiej kaczce. Fajnie, fajnie, powiem wam tyle. Ja tą pracę mógłbym zwiedzać jeszcze przez 5 godzin, ale nie mam tyle czasu na odcinku, dlatego obczaję ją później. A teraz muszę was zostawić z tym pięknym widokiem, no bo sami przyznacie, że ten aquapark to jest mistrzostwo świata i według mnie wyszedł przekozacko. Tak
Także tutaj koło tego basenu dla nurków oraz sportowego z wami się pożegnam. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie koniecznie, łapkujcie, jeśli chcielibyście więcej tego typu odcinków. I tyle, widzimy się jutro o 15:30 oraz o 20:00 na moim drugim kanale z live'ami. Siemka, popatki! A przed sobą macie właśnie teraz dwa odcinki. Ten po prawej to ostatni odcinek z tej serii, w której budowaliśmy przekozacką rzecz, a jaką dokładnie, wbij się przekonaj. A po lewej macie inny losowy odcinek z mojego kanału, który YouTube wybrał specjalnie dla ciebie, także obczaj go również koniecznie. Najlepiej zobacz oba te odcinki, ponieważ serio oba są kozackie. I tyle, do jutra, siemka!